Jubileuszowa 50. gala KSW już za nami, dlatego zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym przedstawię swoje pomysły na to, z kim w kolejnych pojedynkach mogliby zmierzyć się bohaterowie, którzy na tejże właśnie gali wystąpili. Oczywiście gorąco zachęcam Was do tego, abyście w komentarzach pisali swoje pomysły na przyszłe pojedynki, w jakich mogliby brać udział zawodnicy, którzy walczyli na KSW 50, oraz do tego, abyście subskrybowali mój kanał oraz śledzili mnie na Facebooku. A teraz już szybciutko przeskoczmy do pierwszego pojedynku. Aleksandra Rolla przez TKO w drugiej rundzie pokonała Catherine Costigan. I tutaj jeśli chodzi o Aleksandrę Rolę, wydaje mi się, że tak naprawdę sytuacja jest dość jasna i klarowna, o ile słowa Karoliny Owczarz o tym, że jest chętna na ten pojedynek, znajdą pokrycie w rzeczywistości. To jest walka, która moim zdaniem powinna się odbyć, pojedynek, na który wielu kibiców czeka. Dlatego uważam, że w kolejnej walce Aleksandra Rolla powinna zawalczyć właśnie z Karoliną Owczarz. Co zaś się tyczy Catherine Costigan, ja osobiście uważam, że tej zawodniczki w KSW już raczej nie zobaczymy. Głównie z uwagi na to, że ta kategoria jest bardzo płytka i tak naprawdę uważam, że w całości w tej chwili jest skupiona na pojedynku Aleksandry Rolli z Karoliną Owczarz i myślę, że dopiero po tamtym pojedynku KSW będzie gdzieś kontraktowało nowe zawodniczki. Catherine moim zdaniem nie wykazała się za bardzo w tym pojedynku i też nie do końca jestem przekonany, czy ona nadal będzie chciała kontynuować swoją karierę. Bo jak mówiła w wywiadach przed walką, tak naprawdę wiele zależało właśnie od tego pojedynku. Przegrała. Wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie kontynuowała karierę, to nie będzie to w KSW. Dricus Duplessis pokonał Jolitona Santosa Lutterbacha. To ciekaw jestem, szczerze mówiąc, bo nie do końca znalazłem informację, skąd ten Lutterbach nagle się wziął przy jego nazwisku. Podejrzewam, że zmienił to nazwisko wraz gdzieś z przeprowadzką do Niemiec, ale jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Przez TKO w drugiej rundzie. Fajna postawa Duplessisa. Widziałem, że wiele osób gdzieś zarzucało mi, że jak ja mogę mówić, że Duplessis nic nie pokazał, przecież znokautował Soldicza. Dla mnie dopiero w tym pojedynku tak naprawdę przekonał mnie do siebie, tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma już tutaj za bardzo nad czym się rozwodzić. Zdecydowanie mega wzmocnienie w kategorii średniej dla KSW i wydaje mi się, że ten zawodnik jeszcze wiele fajnych pojedynków może dać. Na przykład z Aleksandrem Iliczem na gali KSW 51. Wydaje mi się, że to by była fajna walka dwóch dość efektownie walczących zawodników. Myślę, że byłaby fajna stójkowa walka. Co zaś tyczy się Santosa Lutterbacha, uważam, że on jednak powinien walczyć w kategorii do 77 kg i obstawiam, że taka też będzie jego decyzja. Dlatego ja widziałbym go albo z Krystianem Kaszubowskim, albo z Michałem Pietrzakiem. Uważam, że to by były fajne walki. Kurczę, no jednak myślę, że ta kategoria półśrednia będzie odpowiednia dla Santosa, bo też Dricus Duplessis nie jest jakimś mega dużym średnim. A myślę, że gdyby na przykład zestawić Santosa ze Scottem Askamem, tak czysto optycznie spojrzeć na tych zawodników, to jednak różnica tych warunków fizycznych byłaby bardzo duża. Jason Radcliffe po dość kontrowersyjnej decyzji pokonał Antoniego Chmielskiego w jego ostatniej jubileuszowej 50. walce, dlatego tutaj jeśli chodzi o przyszłość Antka Chmielskiego, to o ile nie rzuca słów na wiatr, to nie ma o czym mówić, bo zakończył on tym samym karierę. Co zaś tyczy się Jasona Radcliffe'a, no tutaj tak naprawdę nie za wiele pokazał i myślę, że oczekiwania wobec tego zawodnika były trochę większe. Tym niemniej mówił o tym, że już jest jakiś pomysł na kolejną walkę dla KSW, że jakieś tam rozmowy były prowadzone. Wydaje mi się, że to byłby bardzo ciekawy przeciwnik dla Damiana Janikowskiego. Uważam, że Damian Janikowski będzie teraz prowadzony troszeczkę mniej odważnie niż ostatnio i biorąc pod uwagę to, jak zaprezentował się Jason Radcliffe i też fajnie to się składa, że obaj walczyli na tej samej gali, to wydaje mi się, że taki pojedynek na pewno byłby ciekawy. Radcliffe uznane, może nie uznane, ale no takie dość mocne europejskie nazwisko jednak. Fajnie mieć je w rekordzie, tym niemniej, jak wspominałem, nie zaprezentował nic wielkiego, także też pasowałoby to do takiego nieco bezpieczniejszego prowadzenia Damiana, jakie z pewnością teraz KSW będzie planowało. A jeśli nie Damian Janikowski, to wydaje mi się, że Cezary Kęsik byłby ciekawym nazwiskiem. Cezary Kęsik zapowiedział, że wystąpi na gali KSW 51 w Zagrzebiu. Także Jason Radcliffe jako rywal dla niego również wydaje mi się, że byłby całkiem ciekawą opcją. Kolejna walka. Damian Janikowski pokonał Tonego Gilesa, o którym już wspominałem. Tutaj już tak naprawdę powiedziałem, ja najchętniej Damiana Janikowskiego zobaczyłbym z Jasonem Radcliffe'em.
jeśli chodzi o tego Gilesa, chyba nie ma o czym mówić. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek chciał jeszcze tego gościa oglądać. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że on robił dużo zamieszania wokół siebie gdzieś na wywiadach i tak dalej. A i tak to wszystko było robione w taki sposób, że bardziej ludzie czuli żenadę oglądając to niż jakieś tam zaciekawienie tym gościem, dlatego nie, biorąc w ogóle pod uwagę, że było poddanie werbalne, on gdzieś tam dalej się spiera, mimo tego, że jego nawet trenerzy powiedzieli, że nie ma o czym gadać, poddałeś się, on dalej gdzieś robi, próbuje robić show. Obstawiam, że KSW po prostu zrezygnuje z tego zawodnika. Sam też nie chciałbym go już oglądać. Kolejny pojedynek to walka mistrzowska pomiędzy Normanem Parkiem a Marcinem Wrzoskiem, który wskoczył na ostatnią chwilę w zastępstwo. Norman Park zaprezentował się tak, jak większość się spodziewała, chociaż tutaj brawa oczywiście jest to kolejną osobą, która to powie dla Marcina Wrzoska, bo naprawdę zaprezentował się świetnie. Wiele osób widziałem, że pisało, że o kurczę, obstawiasz Wrzoska w każdej walce, lokalny patriotyzm. Ja nie obstawiałem Marcina Wrzoska nigdy przez tak naprawdę lokalny patriotyzm, tylko jeśli to robiłem, to dlatego, że gdzieś tam podglądam czasami, jak trenuję, widzę, co robi na treningach. Wiedziałem, że nie był w najlepszej formie, że to nie był jednak, mimo tego, co mówił, taki pełny okres przygotowawczy, czy nawet taka jakaś forma już wyjściowa do rozpoczęcia przygotowań. Tym niemniej, też jak gadałem z Marcinem, zgodził się ze mną, że to jest jego przewagą, że nie ma żadnego ciśnienia, nie miał żadnej presji i to było widać w tej walce. Osobiście widziałem tutaj raczej zwycięstwo Normana Parka. Ta decyzja niejednogłośna, dość dziwna, moim zdaniem. Ale Marcin zaprezentował się dobrze, przy czym nie wydaje mi się, żeby natychmiastowy rewanż był dobrym pomysłem, bo to by było nie do końca w porządku wobec Mariana Ziółkowskiego, który wypadł jakby, no kontuzja to jest rzecz, która się przydarza bardzo często w tym sporcie, nie ma na to wpływu. Wydaje mi się, że Marcin Wrzosek mógłby zawalczyć z Borysem Mańkowskim, jeśli ten wygra z Waso Bakoczewiczem, a jeśli wygra Basa, to Waso to mógłby zawalczyć z właśnie tutaj Czarnogórcem. Nie wiem do końca, jakie są tutaj nastroje na linii Marcin Wrzosek-Borys Mańkowski. Widzę, że Marcin się podśmiechuje dość głośno i już publicznie nawet z Borysa Mańkowskiego, także ja bym taką walkę zobaczył i myślę, że w mojej opinii po raz kolejny tutaj Wrzosek byłby faworytem w takim starciu. No a jeśli nie, no to ten rewanż faktycznie z Normanem Parkiem, gdyby gdzieś terminowo się to nie pokrywało. A Norman Park, jak wspominałem, kolejna walka, jak dla mnie pewniakiem powinien być to Marian Ziółkowski, bo Marian po prostu zasługuje na walkę o pas i zwyczajnie ta walka mu się należy. Dlatego uważam, że to właśnie powinien być reprezentant WCA. Kolejny pojedynek to wygrana Roberto Soldicza nad wskakującym na ostatnią chwilę w zastępstwo Michałem Pietrzakiem. Fajna dyspozycja Michała Pietrzaka, tutaj wszyscy spodziewali się nokautu w pierwszej rundzie, tymczasem Michał zaskoczył, przetrwał te mocne bomby Soldicza. Tak z chłodną głową podchodził do tego pojedynku, pokazał też, że zapaśniczo on się również nie ma czego tutaj wstydzić i posiada fajne defensywne zapasy. Dlatego cóż, kolejny pojedynek, moim zdaniem podobnie jak w wypadku walki Parka z Ziółkowskim, która nie doszła do skutku, tutaj Patrick Kinsel powinien wejść do tej walki, skoro już było to ogłoszone. Tak naprawdę nadal w tej kategorii wagowej nie mamy żadnego takiego logicznego pretendenta, dlatego wydaje mi się, że Patrick byłby całkiem odpowiedni. Co zaś się tyczy Pietrzaka, jak już wcześniej wspominałem, Joliton Santos Lutterbach mógłby być ciekawym nazwiskiem, tudzież na przykład Michał Michalski. Też wydaje mi się, że taka walka byłaby fajna. Tomek Narkun pokonał Przemysława Mysiale przez poddanie w pierwszej rundzie. Tak naprawdę tutaj ciekawie to wygląda, bo ta kategoria jest płytka. Tak naprawdę opiera się w tej chwili tylko na tych dwóch zawodnikach. I szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, z kim zestawić Tomka Narkuna. Najlogiczniej byłoby sprowadzić kogoś mocnego z zagranicy. Tutaj mi się od razu rzuca nazwisko Jirego Prochaski, ale on z tego co wiem ma jakąś zaplanowaną walkę. Kompletnie nie mam pomysłu, z kim go zestawić i podobnie jak z Przemysławem Mysialą. Także tutaj ode mnie zadanie dla Was, żebyście zaproponowali kogoś, bo ja po prostu nie jestem w stanie na tą chwilę żadnego logicznego starcia zarówno dla Tomka Narkuna, jak i Przemysława Mysiali w KSW wymyślić. No i ostatni pojedynek, myślę, że spore rozczarowanie. Filip de Vries wygrał niejednogłośną decyzją z Luisem Henrique Barbosą de Oliveirą.
walka nie porwała. Wydaje mi się, że Damian Grabowski może sobie pluć w brodę, bo De Vries tutaj wspominał po pojedynku, że miał fatalny okres przygotowawczy, wiele chorób, jakichś tam innych perypetii, które wpłynęły na jego dyspozycję. Była duża szansa, że Damian Grabowski przy takiej dyspozycji De Vriesa faktycznie by z nim wygrał. Henrique też no nie miał tutaj pełnego obozu przygotowawczego. Będę się powtarzał, ale wydaje mi się, że De Vries w kolejnej walce powinien zawalczyć z Grabowskim, skoro ta walka też już była ogłoszona. Grabowski jest po mocnej wygranej z Bedorfem. Był już jakiś hype nawet na tą walkę, więc czemu nie? Henrique, może walka z Karolem Bedorfem, jeśli ten gdzieś odłożyłby na chwilę promowanie swojego projektu innowacyjnego Win-Win lub chciałby sam wziąć w nim udział i wygrać jakiś pojedynek w końcu, no to Karol Bedorf, spoko. Jeśli nie, może Satoshi Ishii, też myślę, że to jest ciekawy pojedynek. Także całą kartę mamy tutaj już zamkniętą. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście w komentarzach pisali swoje propozycje na pojedynki, które mogłyby zostać zestawione z bohaterami gali KSW 50. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Pamiętajcie o tym, aby subskrybować mój kanał, śledzić mnie na Facebooku i do usłyszenia w kolejnym materiale.